Witam w moim skromnym warsztaciku. Dziś będziemy zajmować się wkrętarką Makity, jeśli tu dobrze widzę, 6270D. I będziemy sobie wymieniać ogniwa niklowo-kadmowe na litowo-jonowe. Wyczyścimy troszkę też te obudowy wszystkie. To na początek otwórzmy sobie te pakiety. To widać troszkę lata. Dodamy trochę takiego odrdzewiacza. On pisze, że niby się nie penetruje. Może nam tutaj coś pomoże. To dajmy mu zadziałać 10 minut. Rozbierzemy sobie ładowarkę i ją troszkę wyczyścimy w międzyczasie. Co będziemy kręcić ręką, jak możemy nie kręcić? Wkrętarkę też rozbierzemy, tam uzupełnimy smar, troszkę przeczyścimy. Te budowy idą do kąpieli z proszkiem, później nałożę plak. No minęło nawet jest godzinę. Biorę sobie brudniejsze rękawiczki. Spróbujemy młotkiem gumowym. No nic, muszę użyć brutalnej siły. I albo pęknie, albo puści. Czyli tutaj spodem było przyklejone. No to dobra, to jeden się udało otworzyć, a ten drugi. Bo ten widocznie nie był przyklejony. Albo w którymś momencie puścił. A masakra.
No dobra, mamy rozdarte obydwa. Już jest dobrze. Tutaj sobie możemy zobaczyć, ten, który był szczelny, że tak ciężko się go otwierało, ten ostatni, to w środku jest czyściutki, a ten, w którym ta jedna strona już puściła, widzę, że troszkę już tutaj nazbierał dobroci. Teraz zobaczmy, ile nam tu ogniw wejdzie. No bo musimy pamiętać, że jeszcze tutaj musimy upchać BMS-a. Jakby zrobił taką ekwilibrystykę, no to by się tutaj pomieścił. No i wydaje mi się, że znaleźliśmy nasze optymalne rozwiązanie. No plastiki już troszkę lepiej wyglądają, szczególnie ta budowa do ładowarki, tak ładnie przejrzała. Użyjemy ogniw Samsung WTC5, osoba podobnej pojemności. Sprawdźmy sobie jeszcze impedancję. Dwanaście i pół, dwanaście sześć i dwanaście i pół. No myślę, że przewody się spokojnie zmieszczą, jak zrobimy to tak. Czyli tak, tutaj chcemy mieć 12,6 V, a tam 0 V, czyli musimy to sobie troszkę poprzemieniać. Tak by to szło. Pewnie jakoś tak. Czyli tak, na pewno musimy się zgrzać tutaj jedną blachą. Blaszka stalowa 02. No i nie zapominamy o przekładkach. To już załóżmy wszędzie, żeby rzeczywiście nie zapomnieć. Ustawienie 25, zróbmy sobie zgrzew próbny. Wyrywa otworki. Dobra, to to przygrzejemy pod kątem prostym. Nie będziemy za dużo filozofować i szukać kątów. No,
Może troszkę pod rozwartą. Czyli tak, tutaj od 0 V wypuścimy sobie kawałek blachy i przewodem się połączymy do BMS-a. Tą blaszkę przygotujemy do lutowania przewodu. Blaszkę od plusa od razu się przylutujemy tutaj do BMS-a, ale to później. Tu musimy zrobić jeszcze jakieś wzmocnionko, inne szmery, bajery. Musimy sobie jeszcze przygotować BMS-a. Tu widzimy z drugiej strony są też pola lutownicze, czyli jak będziemy lutować z tej strony, to cyna nam przejdzie tutaj, uszkodzi obudowę i zwarcie gotowe. Już raz tak miałem, dlatego się tu ładnie pozabezpieczamy. Następnie możemy nanieść lustrzynę. No i dobra, i tutaj do zera połączymy się bezpośrednio przewodem. Chociaż może jeszcze nie, że najpierw sobie podłączmy wyjście od BMS-a. Czyli tak, tu będziemy mieć 0, czyli tu będziemy mieć 4,2. Pan 4,2 będzie sobie szedł gdzieś tu. To jeszcze pewnie damy jakieś zabezpieczenie, a to później. A może już sobie damy. No dobra, na razie nie ma tragedii. No to co, zostało nam tu 12,6. Czyli w takim stanie jak to teraz jest, pasowałoby to zgrzać. Idealnie nie wyszło, ale zobaczmy, czy to nam wystarczy. Czyli tak, to mamy.
To zanim przejdziemy dalej, przyjrzyjmy się jeszcze ładowarce. No to wnętrzności wyglądają ładnie. Te styki możemy troszkę przetrzeć. I teraz co nam tutaj szło i jak nam to szło? Czyli to było tak. To się wkładało tak. Tu mamy tą wypustkę. I to było tak i tak. No dobra. Czyli tak. Tutaj mamy plus. Mamy minus. Czyli mamy tak, tutaj mamy termistor, tu mamy termostat. Czyli tak, tutaj mamy ten termostat, termistor. I on idzie między tym pinem, a tym pinem. Czyli czekaj jeszcze raz, jak to było. To było tak, a to było tak, czyli tak. Może tutaj sobie zacznijmy już to opisywać. To jest plus. Tu. Czyli tak na ten moment, co ja myślę. Czyli między tym pinem a tym pinem trzeba dać rezystor 10 kilo, bo tyle ma termistor. A termostat to musimy zewrzeć, bo ładowanie idzie z tego pinu najprawdopodobniej, więc musimy go zewrzeć tutaj do minusa, bo on jest pewnie normalnie zamknięty, jak się nagrzeje to się otwiera, czyli tutaj sobie zwieramy te dwa piny. Tak sobie teraz myślę, ten termistor może byśmy tutaj zostawili, żeby było jakiekolwiek zabezpieczenie na tym ładowaniu i co ciekawe, to nie jest 10 kg, tylko jest 20 kg. A zwykle są 10 kilo, no ale to mniejsza z tym. Termostat na pewno wypieprzymy, bo jak ostatnio go zostawiłem, to robił nam straszne zamieszanie przy ładowaniu. No i co, no to spróbujmy tak zrobić. Tu jeszcze upewnijmy się, że termostat jest normalnie zamknięty. Aha. To już możemy to głównie ściągać. Dobra, to mamy uwolnione. Czyli tak, tego pana tutaj wypieprzamy. Pasowało przeczyścić te styki. Tutaj ten styk jest trochę przytyrany. Spróbujmy go wyczyścić. Nawet ładnie się wyczyścił.
Dobra, czyli to jest minus. Minus możemy już tutaj lutować. Tu przewody sobie damy jakieś tam 14 AWG. To jest 2 mm kwadrat. Ja myślę, że wystarczy. Tu mam jakąś taką nową pastę lutowniczą. Zobaczmy, czy ona ma jakąś super moc. Czy to trzeba będzie użyć kwasu. A nawet coś tam połapało. No dobra, to minus byśmy mieli, to zajmijmy się plusem. No bo to jeszcze nie sprawdziliśmy, czy to żyje. Nawet żyje. No i tak, teraz weź to podłącz, żeby tu zwarcia nie zrobić. Dobra, to się tam nie ma za bardzo jak zawrzeć. Ten termistor to sobie tutaj będzie tak latał. Jakby się tam w środku miał coś gotować, to będzie działał. To do testów. Musimy sobie tutaj coś napchać, żeby to nam nie wyłaziło. Wepchamy tam jakąś szmatę. No i żeby zobaczyć, czy coś się ładuje, to trzeba go najpierw troszkę rozładować, więc go trochę rozładuję na sztucznym obciążeniu. No i zobaczymy, czy ta ładowarka go ładuje. No, akumulator dochodzi. No, zobaczmy, co nam ładowarka powie na to wszystko.
Nie wiem, czy tak ma być na początku, bo żeśmy jej na początku nie włączyli. Czyli co, to pisze, że nie ma baterii, czy co? To może dlatego, że tutaj zwarliśmy te dwa piny, może zawrzemy je tutaj w baterii już. No ale zobaczmy, wsadźmy, zobaczmy, co się stanie. No nie chcę ładować. To nie, czyli sobie to tutaj odlutujemy. Czyli tak, to najlepiej się tu odlutować, żebyśmy tam zwarcie narobili. No dobra, to próba numer dwa. No, świeci zielone. Już jest lepiej. No i teraz nam się ładuje pięknie. No tak, żeby nie tracić czasu, niech to nam się tutaj ładuje. A my się zajmiemy teraz wkrętareczką. Tu nie będziemy z nią dużo cudować. Troszkę ją przeczyścimy. I zobaczymy, czy tam nie trzeba uzupełnić smaru. Wziąłem sobie brudniejsze rękawiczki. Tu na stykach osiadła taka korozja z wylanych ogniw. I to się jakoś przedostaje na styki. I to trzeba troszkę wyczyścić. Chyba po prostu ten elektrolit paruje. Tak powoduje, że tutaj troszkę jakiejś korozji takiej mamy. Tutaj w ten mechanizm przykniemy sobie troszkę smaru. Tu już wcześniej sobie zaznaczyłem, jak ma być. I tutaj są takie kreseczki wydrapane. No, patrzcie, co tutaj mamy. Przewody się ruszają. To sobie poprawimy wszystko. No to smaru by się zdecydowanie przydało. I tak, czy my chcemy to dalej pruć? Nie wiem, czy to potrzeba. Sucho tu, sucho. Czyli te by idą jakby na sam spód, to damy je troszkę osobno. Dobra. Myślę, że za bardzo tutaj nie będziemy robić jakiejś rewolucji. Trochę przeczemy tego starego smaru. No i dobra, ładujemy trochę smaru. Aha, kulka spieprzyła.
To tak, czyli te były tutaj. Tutaj poprzecieramy troszkę. Bo tego smaru też nie ma tak ładować, co jakoś tak super dużo. No to później tylko będzie to gdzieś wyłazić bokami. Czy może to trzeba było najpierw wsadzić, a później dopiero to. No, może tutaj dopasujemy coś. I to trochę smaru tutaj na te wałeczki też. Chociaż korci mnie, żeby to otworzyć. No, to się tylko przesuwa. Dobra. Wyczyścimy i tutaj. Czyli dobra, to to złożymy. A to nie da się tego źle złożyć, bo tutaj jest taki bolec i on ma tu swoje wejście. Czy tak złożymy, czy nie złożymy teraz? Nie będziemy składać. Przyciągnąć to. To. I tu trochę przeczyścić. No i co, i to nie chce wejść? Życie jest ciężkie. No i dobra, no wracamy do tego, czyli co, tak nam nie chciało wejść. I to chyba już wiem, o co chodzi, że to się później wkłada. Te zębatki. Czyli tak, ta blaszka, dobra, tą blaszkę tam mamy. To powinno nam wejść tutaj. Bardzo nie chcę, czy chcę.
coś dalej nie tak. Teraz tą blaszkę mamy tu. I ją tutaj zaczaskujemy w tą stronę. O, teraz się zaczesnęła. Dobra. No i co, i to nam będzie chodzić, czy nie będzie chodzić? Chodzi. No to dobra, to zobaczmy sobie, co tam słychać u pana silnika. Tutaj damy trochę oleju do przekładni. Sobie tam pewnie ładnie wpłynąć. To później to z tyłu też damy. Dobra, to ten silnik mniej więcej tutaj sobie ze smaru uwolnimy. Teraz tak z pierwszego smaru sobie przetrę, później to jeszcze izopropanolem wszystko przemyję. Co tu jeszcze upieprzyłem? Wszystko upieprzyłem. Tu widać, że ta powierzchnia tych styków od silnika w ogóle nie była zwilżona nigdy cyną. Co, może to najpierw wylutujmy. W międzyczasie akumulator nam się naładował, sygnalizuje zepsutą baterię. No ale to sobie może tak sygnalizować, bo troszkę tutaj jest inna ta bateria niż była wcześniej, nie? No i zobaczmy, na ile nam się to naładowało. I 15 V. Troszkę mało. Co się stanie, jak od nowa wsadzimy? No jeszcze ładuje? Nie, nie. Dobra, na razie to zostawmy. Będziemy o tym myśleć później. Sprawdźmy to wkrętarkę. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy ten BMS 40 A wystarczy nam, żeby wkręcić sobie takiego wkręta. To jest 4, 70 mm. Jeszcze raz.
No myślę, że jak wystarczy nam do tego, to do niczego innego ta wkrętarka nie jest, żeby jeszcze jakieś większe rzeczy wkręcać. No skończyło się ładować, sygnalizuje nam jako uszkodzenie baterii, ale bateria działa, bo to już sprawdzałem. No ale przez to, że to jest BMS, bateria litowo-jonowa, no bardziej przez to, że jest BMS, no pewnie tak sobie to tutaj ładowarka reaguje na to wszystko. Ale to tym się za bardzo nie przejmujmy. Po prostu jest inna sygnalizacja końca ładowania. Zobaczmy, jakie tu mamy napięcie. No troszkę nisko. Jakie tu mamy napięcie? 23 V. Czyli po prostu tak, nasz BMS odcina wtedy, kiedy ma odciąć. Tylko, że nie występuje etap CV. A jak mamy tutaj prąd, jeżeli taki mamy 2,6 A, no to może to skutkować takim niedoładowaniem. Spróbujmy sobie zmniejszyć ten prąd. Albo najpierw go może zmierzyć. No tak, tylko pakiet musimy jeszcze rozładować. Dobra, bateria rozładowana. Zobaczmy sobie, jaki ten prąd będzie płynął. No mamy 2,6 A, tak jak było obiecywane. Teraz tak, tutaj mamy pojedyncze ogniwo, czyli na każde ogniwo idzie 2,6 A. No to troszkę tego nie chcemy, bo to jest za dużo na te ogniwa. Znaczy za dużo, no jest to trochę niezdrowe. Myślę, że tak 1 A na ogniwo to jest taka zdrowa granica. No najlepiej by było pół, by było jeszcze najzdrowiej, no ale wtedy się długo ładuje. No powiedzmy ten 1 A. No i druga kwestia, przez to, że się ładuje tak szybko, to ten etap CV, który nie występuje, odłącza tego BMS-a wcześniej i przez to mamy niedoładowane ogniwa. Taka jest moja wstępna teoria, ale myślę, że dobra. I teraz musimy sobie ograniczyć prąd. Z tego co mi wiadomo, to ten potencjometr jest od regulacji prądu. Więc spróbujmy sobie nim tutaj pokręcić. Najpierw zaznaczymy tak, jak on był. I odpalmy to z powrotem. I zobaczmy, czy tu już będzie się coś zmieniać. O, idzie. A ile będziemy mógł dać na maksa, to tak tylko z ciekawości. No powiedzmy te 3 amperki są. Sprawdźmy sobie też minimum. No minimum mamy tylko 2-3. To nie dobrze. No i trochę kombinacji tu było robione, tą diodę Zenera w końcu wstawiłem to, co tutaj była, bo jak wstawiłem tą 13-woltową, to tutaj ten procesor głupiał i od razu nie chciało się to w ogóle ładować, wyświetlało błąd baterii. Tutaj żeśmy tak z kolegą wymyślili, bo kolega jest elektronikiem, bo tutaj te rezystory dwa były równolegle.
Więc jak się wyciągnie jeden rezystor, to już jest zmniejszenie prądu, a jak się połączy dwa szeregowo, to jest jeszcze mniejszy prąd. No i jeszcze tutaj możemy troszkę regulować, to Wam pokażę, ile wyszło tego prądu. No bo o co tutaj chodzi? Problem jest taki, że ta bateria nie ładuje się do pełna, przez to, że nie występuje ten etap CV. Mamy tutaj to 747 i możemy sobie tutaj jeszcze regulować. To jest na maksa. Możemy sobie zejść do 576. No zobaczymy, na ile teraz się naładuje. To sobie wyłączę, bo on się i tak sam wyłączy, ale go na razie tutaj odłączymy. Dobra, ładuje się. No, zaświeciła na zielono, czyli że naładowana, to coś nowego. Tak, jeszcze nie sygnalizowała nic. No to zobaczmy to napięcie. I to jest gorzej niż było. Rozładowałem baterię na sztucznym obciążeniu, powiedzmy do zera, aż PMS rozłączył. Mam 9,5 V. Tutaj zmieniłem rezystor. Tutaj jest tylko ten jeden rezystor, który tu wcześniej był. Czyli teraz mamy taką sytuację, że po prostu wyjęliśmy ten jeden rezystor, co tu był, a ten, który tu oryginalnie został. Dioda zenera jest cały czas ta sama. I zobaczmy, że po prostu to naładuje bez przeszkód. Rozmawiałem z właścicielem, jeżeli by to takie niedoładowywanie tylko było problemem, to mogłoby tak zostać. No, sprawdźmy sobie jeszcze prąd. Pasowałoby jeszcze do gniazdka włączyć. No, mamy 1 A. To teraz podłączymy to tak, żeby już nie szło przez miernik. Czyli powiedzmy to takie docelowe połączenie. Jeżeli teraz naładuje się bez żadnych przystanków, to już tak zostawiamy. No i zaświeciło nam się na zielono. Nie wiem, czy to dobry znak. Przełączyć z amperów na wolty. Bo to już nie jeden bezpiecznik poszedł. $11,59. Jakby troszkę mało. No, jak wsadzimy jeszcze raz, to się coś polepszy. No i teraz nam świeci uszkodzenie baterii, czyli to jest dobry znak. Mi się wydawało, że to jest zły znak, a to jest dobry znak. No i 12,2 jest. No to chyba już tak zostawimy. Zobaczmy, jaka wyjdzie pojemność na 10 amperów. Mamy tu 12,15.
Kurde, całkiem niezły wynik. 2,5 amperogodziny. Spodziewałem się mniej. A spróbujmy sobie zwiększyć prąd, bo nie przypominam sobie, żeby wcześniej to zielone światełko występowało, ten taki przystanek, ale być może dlatego, że nie ładowałem akumulatora od zera. To też tak może być. To jak nam się ten prąd tutaj kształtuje? Ile wcześniej było? 1,1. 1,5. No to zobaczmy jeszcze raz. Takie jedno doświadczonko. No i ten przystanek nam się znowu powtórzył. Czyli nic, nie przejmujemy się tym. Wyciągamy. Wkładamy z powrotem. No i teraz się już naładuje. No i zakończy ładowanie i sygnalizuje to uszkodzoną baterią. No trudno, tak będzie sygnalizował. No to zobaczmy sobie, czy naładował w końcu. Teraz tak, przełączyć na wolty. Teraz mamy 12-16, czyli może ustawimy ten mniejszy prąd, tak docelowo, albo jeszcze się zastanowię na tym. No i co? No właściciel wie, jakie tutaj są mankamenty z tą ładowarką. Zaproponowałem, że zrobię nową ładowarkę na zasilaczu od komputera i przetwornicy, no ale to są dodatkowe koszty, wiadomo. No i właściciel zdecydował się, że tak zostawiamy. W sumie to nic się nie dzieje, bateria będzie lekko niedoładowana, to nawet lepiej, zwiększy się jej żywotność. No tutaj tylko tyle, że będzie trzeba wsadzić i wyciągnąć akumulator, jak się zaświeci na zielono. Zrobiłem drugi akumulator i drugi testuję, naładował się. I tu wcześniej zauważyłem coś ciekawego, zobaczmy, czy teraz też tak będzie. I normalnie zaświeciło się na zielono i 12,2 V. Czyli jaja jak berety. Ten wcześniejszy zaświecał się na zielono przez 10 V koło. I dopiero później sygnalizował naładowanie jako uszkodzoną baterię. Ten się zachowuje inaczej. A jedyną zmienną jaką jest, to tutaj, że zostawiłem tą całą górę niezmienianą. Czyli jest termostat i termistor. Czyli nie wiem, co tutaj dodamy, ten termostat i też, że tak powiem, się naprawi. No zobaczymy. No i zobaczmy, co on tu będzie pokazywał. Pewnie nic się nie zmieni. Ale to co by to wtedy było? Z BMS-a zależy? BMS-y takie same. No i świeci się na zielono, to zobaczmy sobie to napięcie. Ale jaja. Znaczy jest 12. Powinno być ciut więcej, ale jest 12, nie ma tej przerwy zielonej, co wstawało na 10 V. No, czyli już jest jakiś postęp. Jak sobie troszkę jeszcze podładujemy. No i teraz nam sygnalizuje uszkodzenie baterii. Zobaczmy, czy napięcie coś podniosło. ...12-15, no ciutkę skoczyło. Jeden akumulator już się klei. Tak to zrobiłem, tutaj nalałem gorącego kleju. Nie wiem, czy tam coś widać, czy nie widać. W każdym razie tam jest. No i co, będziemy musieli to zakleić budaprenem. No bo inaczej to się nie będzie trzymać.
No, później wymiana ewentualna ogniw, no to niestety będzie mocno utrudniona. Ale tutaj za bardzo nie mamy wyboru. Co tu jeszcze chciałem rzec? No chciałem zrobić taki zasilacz na tym zasilaczu laptopowym i na przetwornicy XL4015, no ale nie było mi dane. BMS działa, wytrzyma obciążenie, wkrętarka działa. No to będzie wszystko. Ja dziękuję, pozdrawiam.